I co? I teraz widzisz mnie z wideorejestratora, z kamery sportowej GoPro. Zresztą, zobacz, jak sobie ciekawie rozwiązałem, żeby mieć porównanie, jak wygląda nagrywanie aparatu z kamerką GoPro. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? No tak jak zauważyłeś, sprytnie to rozwiązałem. Mając dwa mikrofony, jeden musiałem troszeczkę inaczej zepsuć. Nie zepsułem. Ta guma, której jest ten teleskop do nagrywania przy kamerce GoPro, włożyłem taką gumę i na tą, jak to się nazywa, zimna stopka? Nie pamiętam w aparacie, chyba tak. Czy gorąca? Nie, jakoś tak. To do niby do lampy błyskowej. Gorąca stopka, zimna stopka. Kurczę, jakoś to fachowo nazywają. Nie znam się, przepraszam. Nie będę wymyślał, chociaż i pewnie tak już wymyśliłem. I teraz tak. Powód zakupu tej kamerki. Zresztą, pyk, aparat. Dlatego tak mieszam, żeby zobaczyć, jaka jest różnica w dźwięku. I mam nadzieję, że mi napiszesz, czy lepiej jest na aparacie, czy lepiej jest na kamerce GoPro. I teraz tak, powód zakupu, może inaczej, nie powód. Ja już myślałem, a czy może powód też, właśnie, kurczę, może powód też, bo już myślałem w tamtym roku w wakacje, żeby ją kupić, ale ceny ma kosmiczne, tak naprawdę ceny tego ustrojstwa, na tę chwilę, to, którą kupiłem za sprzętem, bo myślałem, że na święta stanieje, nie staniało, trzyma to cenę strasznie, koszt mojego auta. Volvo. Cenę rynkową oczywiście. Ten mały sprzęcik kosztuje tyle, co obecnie mój stary, moje stare wozidełko. I tak naprawdę najpierw chciałem kupić sobie kamerkę, a później chciałem kupić sobie auto, żeby właśnie przy pomocy tej kamerki pokazać Ci, jak je dopieszczam. I jeszcze nie kupiłem auta. Dlaczego? Powód jest prosty, bo kurczę, upatrzyłem sobie model auta, który, tak jak maniek, kosztuje... Znaczy, cena jest nieadekwatna do tego, co oferuje ten model, który ja sobie upatrzyłem. Na razie czekam. Moje auto ma już 22 lata. I to nie to, że ja chcę go wymienić, bo jest stary. Nie, on jest w znakomitej kondycji. Moim zdaniem jest idealny, jeżeli chodzi o stan techniczny i wizualny. Znaczy, może inaczej. Może idealny nie jest. Jeżeli chodzi o silnik, to jest delikatne pocenie się przy misce olejowej, ale to wymiana u mnie to jest 40 minut. Lakier jest idealny, oprócz jednego elementu z tyłu, lewa strona, gdzie lakiernik się nie popisał, oprócz mory. Ale najbardziej, kurczę, drażniło mnie, jak szukałem aut, wyposażenie. W jednym na przykład nie było, klimatyzacja jest wszędzie, z reguły w każdym teraz. W jednym nie było na przykład grzanych zadków, w drugim nie było skórki, w trzecim nie było regulacji foteli, a u mnie jest tak, pełna elektryka foteli. Pomimo, że jest stary, klimatyzacja, tempomat, małe spalanie, nieśmiertelny silnik i tak naprawdę ciężko mi go zamienić. Do tego jeździ się nim fantastycznie. Wysoki nie jestem, więc to auto tak naprawdę jest jak skrojone na mnie. Ja mam 1,50 m w kapeluszu. Wysoki nie jestem, więc auto idealne. I na pewno go nie sprzedam. Chyba, że ktoś mi da potężne pieniądze, których raczej mi nikt nie da. O, może tak powiem, bo ja w tym momencie hamulce z przodu Volvo mam droższe od auta. No, takie życie. Co zrobić? Także ciężko jest się pozbyć tego autka. Tym bardziej, że jest tutaj, odkąd pamiętam, kupiłem go, miał kilka lat, a no teraz to już jest, można powiedzieć, dziadziuś, jeżeli chodzi o auto. Ale nic. Kamerka kupiona z myślą właśnie, żeby pokazać, jak się bawię, czyli taki dzień z życia dziadzi. Zobacz w dalszej części filmu, czy takie akcje będą Ci się podobać. I tutaj pierwsze nagranie, w sumie tak na szybko chciałem umyć auto, bo się już nie mogłem doczekać, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Zapraszam Cię do dalszej części filmu.
We'll be right back.
całkiem nieźle, całkiem nieźle. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Klasycznie zawsze tak pytam, jakbym pytał siebie, ale pytam Ciebie, bo na pewno wiem, że miałem za bardzo obniżoną i powinienem ją trochę później ją podniosłem, przy osłyszaniu już było lepiej, ale to się dopracuje oczywiście. I teraz tak, kolejna rzecz. Myłem auto, tak byłem sprawniony zobaczyć, jak to się nagra, gdzie było już przy zerze, 0 stopni. Także, a żeby Ci udowodnić, zobacz, że przemarzało mi na szybie. No, tak żeby nie było, to poświęcenie ostre. Poświęcenie ostre. Kolejna rzecz, słuchaj. Zakup, kolejny powód do zakupu. To, że kiedyś, kurczę, pod jakimś filmem, czy bym nie chciał pokazać filmu taki Dzień z życia dziadzi. Stwierdziłem teraz, a czy nawet wtedy, stwierdziłem, że kurczę, w sumie nie głupi pomysł, ale jakoś tak nie do końca byłem pewien. Nie do końca byłem pewien. Oczywiście nie będę pokazywał prywatnego życia, bo to jest bez sensu. Będą się może raz w miesiącu pojawiać filmy właśnie Dzień z życia dziadzi, jak sobie tam bawię się przy aucie. Teraz będę niedługo polerował felgi, to może właśnie wezmę, założę sobie tę kamerkę i wypoleruję felunek. Zobaczysz, jak ja to robię. Kolejna rzecz. Będę chciał sobie z tej kamerki, właśnie na nią patrzę, nagrywa się chyba tak. Będę chciał z tej kamerki, słuchaj, zrobić sobie taki już do vlogowania sprzęt, ale jak zobaczyłem cenę sprzętu, kurczę, tyle co zdałem za tę kamerkę, to będę musiał dorzucić. Drugie tyle, żeby sobie właśnie tak dołączyć mikrofon, zrobić, a czy na statyw to już sobie wymyśliłem. Przy zakupie dostałem taką płyteczkę czarną, na którym trzymała się ta, kamerka. Więc wziąłem dwa panele, teraz te nowe to są te plastikowe, nie pamiętam jak one się tam nazywają, winylowe, o. Przyciąłem sobie, w środku jest śruba. Ze statywu, akurat ten statyw na szczęście miał tak, że mogę go od spodu też podłączyć sobie kamerkę, także będę mógł od góry i od dołu nagrywać. Na nity i to będzie mi służyć właśnie do nagrywania stacjonarnego. Czyli tak, wypowiedzi, o ile się przyjmie. Kolejna rzecz, mikrofon do tego zestawu i będę chciał też mieć monitorek, tak jak mam w aparacie, który widzę, jak do Ciebie właśnie mówię. Widzę siebie, jak się ustawić, jak spojrzeć, a tutaj niestety jest minus tego, że nie widzę nic. Nie mam podglądu. I zakup takiego monitorka i zestawu, gdzie będę mógł podłączyć mikrofon, też masakra. Więc nie wiem, możliwe, że to jest strzał w kolano. Możliwe, że to jest strzał w kolano. Zwrócić to się raczej nie zwróci. Ale nie o to chodzi. Nie o to w tym chodzi. Nie o to w tym chodzi. Chodzi o zabawę i o hobby troszeczkę. A, jeszcze kolejna rzecz, słuchaj. Ostatnio spróbowałem sobie umyć auto bez aparatu. Idę umyć auto, nie biorę aparatu, bo towarzyszy mi już od kilku lat ten aparat, jak nagrywam. Mówię, nie biorę aparatu, słuchaj, i tak umyłem to auto i czegoś mi brakowało. Już tak się przyzwyczaiłem do nagrywania filmów, tak to polubiłem, naprawdę, poważnie, że jak nie mam aparatu, jak myję, to jestem chory. Tak jakbym, taki niespełniony, kurczę, troszeczkę, także wbiło się to w krew na maksa. Wbiło się w krew na maksa, także bardzo mi się spodobało to nagrywanie i fajnie, że właśnie są odbiorcy tego, że jesteś, że komentujesz, także z tym jest bardzo fajna sprawa. No dobra, więcej nie będę przymulał. Myślę, że co jakiś czas pojawi się taki filmik właśnie, Dzień z życia dziadzi. Komentuj, napisz mi, czy dźwięk był lepszy przy GoPro, czy przy aparacie i przy tym tanim mikrofonie, czy lepiej mnie widać, jak się wypowiadam przy aparacie, czy przy GoPro. Kolejna rzecz, zaproszę Cię do dalszej części filmu. W ogóle napisz, jak to widzisz, ten całe właśnie takie nagrywanie z dyni, że tak powiem. Ja wiem, że jeszcze tutaj będą niedociągnięcia, bo będę musiał tą kamerkę wyczuć, jak ją ustawić, ale to jest kwestia czasu. Aha, i filmy nie pojawią się od razu. Jak wiesz, u mnie testy trwają, to trochę ta chemia no jakieś pół roku, więc myślę, że dopiero tak konkretnie ruszę z tym GoPro gdzieś koło wakacji. Ale co jakiś czas postaram się wrzucić film właśnie z tą kamerką. Kolejna rzecz. Zaproszę Cię do dalszej części filmu, żeby Ci pokazać spacer z tą kamerką. Ogólnie spacer, jak biorę z rana zawsze, jak się budzę. Jak biorę, raczej to jest mój początek dnia, jak nie jestem w pracy właśnie. Jak biorę psa na spacer. Zobaczysz dziadzi tam lasek, dziadzi altaneczkę,
Ogólnie nic ciekawego i zobaczysz to, jak bardzo pies mnie się nie słucha. No dobra, ja Ciebie zapraszam do komentowania. Powiedz mi, jak sprawa wygląda z tym GoPro. Czy był to dobry zakup, czy jest sens się w to cisnąć. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Gadżety. Właśnie odśnieżyłem. Śnieżek pluszy, super. Tu widzisz dziadzi garaże, tu gdzie się bawię. Co, Sarunia, idziemy. Biorę pieska na spacer, zobaczysz, jak to wygląda. A tutaj przechodzimy. Miejsce wypoczynkowe. To jest, można powiedzieć, królestwo babuni i altanka. Dziadzia sam ją robił. Sam. Wszystko, że tak powiem, z odzysku. To, co znalazłem w terenie. Oprócz oczywiście dachu, nie? A tak poza tym wszystko z odzysku. Wszystko sam. Fajnie, co? Tutaj się siedzi. Elegancko. Tutaj bałagan. Bałagan straszny. O, skalniaczek, którego przykryło, no i śniegu, to lubię, taką zimę kocham, kurczę. Wieża, tutaj łapie wszelkiego rodzaju sygnały z kosmosu. Nie wiem, jaka roślina nawet, żona na pewno będzie wiedziała, co tutaj sobie posadziła. Bynajmniej wymagała tego, raczej wymagała, poprosiła, żebym to zrobił. I górka, którą dziadzia sam usypał, taczką. Co, malutka, już chcesz pójść? O, biega tam. Psina, co? Już go widzisz, jak ucieka, tak? Widzisz go, co? Będziesz chciała pójść. Furteczkę też dziadzia oczywiście sam robił. No i co, nie wyjdziesz stąd, nie? Dopóki dziadzia nie zawoła, tak? Pan nie zawoła, nie wyjdziesz. No dobra. No i dziadzi sad. Tutaj lubię odpoczywać latem, słuchaj. Wstawiam sobie hamak między drzewami. Kurczę, piękna sprawa, naprawdę. Rewelacja. Cień odpowiedni, delikatny wiaterek, mnóstwo jabłonek, do tego czereśnie, wiśnie, gruchy, także też fajne królestwo. I teraz wołamy. Do mnie! I leci. Do mnie! Co jest? Ja wiem, że widzisz psa. Do mnie! Ej, mała! No, nie popisujesz się. Do mnie! Nie popisuje się, psa widzi, już oszalała. Ona na punkcie zwierzaków. Chodź tu, ale siadaj przy mnie. Tu, siadł. No, co jest? Na punkcie bażantów, saren i innych zwierzaków to ma korbę. I teraz dopóki jej nie zawołam, to będzie siedzieć. Po prostu. Tak ją nauczyłem, może tak przyzwyczaiłem, żeby mi nie uciekała. Chociaż ten pies się słabo słucha. Siadł. Siadaj. Co jest? Wcześniej miałem wilka, był bardziej posłuszny. Chodź. I rura. Idzie jak strzała. Będzie pewnie za tym psem gonić. O, kończy się sad. Tak jak widzisz, pięknie to wygląda, co? Specjalnie ściecha jest zrobiona. I przechodzimy gdzie? Do lasku. Las dziadzi może nie jest wielki, ale jest fantastyczny. Też specjalnie ściecha zrobiona na spacer, żeby właśnie sobie śmigać. Czy to latem, czy jesienią, czy zimą. A zimą zobacz, poezja, co? Bajka. Tu nocą jest fajnie, jak bierzesz sobie pochodnie. I z synem nieraz, z żoną, szliśmy sobie właśnie gdzieś daleko w teren. Bajka, co? Poezja. Uwielbiam takie klimaty. Lubię, uwielbiam w ogóle być wieśniakiem. Coś pięknego. O, i tak. Mam nadzieję, że fajnie się to nagrywa. Wokal też dokładnie słyszysz. To jest pierwsze podbicie, jeżeli chodzi o tę kamerkę GoPro. Teraz tak, tutaj były iglaste i przechodzimy w brzozy. Same brzozy. Maślaków tu mam co roku mnóstwo. Podgrzybków. Mało, ale znalazłem też i koźlarzy, także nie jest źle. Cały czas ściecha. Podoba się? Mam nadzieję, że tak. Zobacz tu. Bajeczka, co? I takie klimaty lubię właśnie, kurczę. Uwielbiam po prostu. O, ale mi coś spadło na głowę. Zapewne śnieg. A za tym laskiem, słuchaj, będzie kawał terenu, który uwielbia mój pies. Uwielbia biegnąć za sarnami, lisami, zającami, a bażantów. A bażanty to po prostu kroi jak głupia. Nawet jednego kiedyś upolowała. Nie wiem, jak jej się to udało. Oczywiście nie zabierałem jej trofeum, bo i tak go zabiła, więc zażarła go, tylko zostały pióra. No dobra, kończy się lasek. I takie wyjście właśnie na teren, gdzie praktycznie nic nie ma. Pola uprawne, rolnicy tutaj szaleją. Tak to wygląda. A tam daleko zawsze, tam zawsze chodzimy. To jest tak zwana, po swojemu, grobelka. Tam syn jakby mały, to miał swój szałas. No i gdzie ona pobiegła? Nie ma. Franca, kurczę, to jest właśnie ten pies. Wcześniejszego wilka, też sary, jak miałem, jak zagwizdałem, to się kurzyło, tak biegła do mnie. A ta pewnie oleje temat. No spróbujemy.
Do mnie, Sarra! Do mnie! Do mnie, Sarra! Zobacz, stoi tam. Mam nadzieję, że ją widzisz. Nie wiem, czy kamera ją wychwyca. Tam daleko, kurczę. Niby biały pies, a bardziej kakaowy. Sarra! Jest. Dotarło do niej chyba. Biegnie. Ja cię nie mogę. Co za pies. Ale za to na podwórku, słuchaj. Piękna sprawa. Na podwórku nie wpuści. Nie ma szans. Poza podwórkiem kozakiem nie jest, bo ona fajnie ma. Bo dzisiaj wyszliśmy na przykład. Zresztą pokażę ci, bo to jest drugie wyjście. Zobacz tę wstawkę. O, pięknie. No kurczę, słychać, że pod butami. Słychać. Ja słyszę. Nie wiem, czy ty słyszysz. Pod butami skrzypi. Nie skrzypi śnieg. Jak jest mrozik. Oho, coś tam wyhaczyła. Co tam, mała? Coś tam widzisz? To poczekaj na mnie. Informacja poszła, coś się dzieje, coś zauważyła. Do mnie jak wchodzi teść, bo teścia zna doskonale, to dwa razy zaszczeka. Informuje, że wchodzi swój, a obcego nie wpuści. No i teraz wychodzimy na teren, gdzie pies mój uwielbia. Tutaj może się wyszali. A, psa zauważyła. Rozumiem. Czyli musimy wrócić. Sarunia, do mnie. Chodź. No widzisz, nie pochodzimy, szkoda. I widzisz, tak jak mówiłem, że poinformowała, że ktoś jest. I nie biegła do tej osoby. Widziała, no tamten miał psa, nie wiem, jak bydle, krowa. Często go też tutaj widuję. Na smyczy, ja jestem nieodpowiedzialny. Niestety, nie lubię z psem chodzić na smyczy. Pies ma się wybiegać moim zdaniem. Co niestety może mieć kiedyś negatywne skutki. I mam nadzieję, że tego nie będzie. Biegniesz. No i co? No i co? Ty mnie nie słyszysz w ogóle. W ogóle mnie nie słyszysz? Co jest z tobą grane? Jak ty się zachowujesz? Ja tu chciałem pokazać, że ty jesteś grzeczna, ułożona, że się słuchasz. No, gdzie ty byłaś? Chodź tu do mnie. Siad. Siadaj. Źle zrobiłaś, co? Źle? Źle zrobiłaś. No i teraz ma siedzieć. Dopóki jej nie zawołam, ma siedzieć. Wie, że źle zrobiła i to jest właśnie z tymi psami. Ona wie, że źle robi, ale instynkt jest silniejszy od niej. A tym bardziej, że teraz ma ten ciężki okres kobiecy. Także partnerzy tutaj krążą. Zobacz, jak siedzi. Chodź! Biegnie. Ta jest. No i znowu lasek dziadzi. Znowu lasek dziadzi. Mam nadzieję, że film cię nie nudzi. Raczej będę chciał, wiesz co, od czasu do czasu wrzucić właśnie taki film z życia dziadzi, ale nie to, że będę krążył i pokazywał, jak ja żyję prywatnie. Nie. Przy obrabianiu na przykład felk. Przy tam myciu autka, od czasu do czasu, jak coś będę robił, będę takiego taki luzacki filmik wrzucał w sumie, żebyś zobaczył, jak się dziadzia bawi jakimiś tam sprzętami. Także mam nadzieję, że kamerka to był dobry zakup, że to się, znaczy może nie to, że zwróci, bo zwrócić to się nigdy nie zwróci, bo jeszcze będę chciał dokupować do tego gadżety, żeby zrobić sobie ją typowo tak, pod takie można powiedzieć vlogowanie, czyli w garażu już tylko, żeby używać tej kamerki. Ona jest mała, poręczna, tak naprawdę możliwości ma mnóstwo. Niestety gadżety do tej fury kosztują. Jak będę chciał to wszystko złożyć, co mam na myśli, to drugie tyle, co ta, nie wiem, kamerka. To jest chyba kamerka sportowa, tak. Nigdy jakoś nie miałem potrzeby zakupu tego, a teraz jak się tak mocno wkręciłem w nagrywanie na YouTubie, no to stwierdziłem, że popełnię zakup. No i jest, kurczę. No, wracamy. Pięknie to wisi, co? Ciężki śnieg. Super. No dobrze. Taki spacerek co rano, jak nie mam mnie w pracy z pieskiem, jest obowiązkiem. Dla mnie to jest w ogóle, ja się tak budzę, można powiedzieć. Rano wstaję i właśnie robię sobie kilometr, dwa z pieskiem i nie ma złej pogody na to. Czy pada, czy nie pada, czy wieje, czy śnieg, zawsze idę, zawsze. No dobra, narka.